Bardzo dziękuję Agencji Rozwoju Pomorza, panu prezesowi, e, wszystkim osobom, z którymi współpracujemy, nie tylko za zaproszenie mnie do wystąpienia przed państwem, ale także, że Open Eyes Economy Summit jest częścią tego e, przedsięwzięcia. E, panie prezesie, panie marszałku, pani prezydent i pani prezydent, witam panią prezydent Monikę Habior-Teresa. I wiele osób, które znam, chcę podkreślić, że nasze uczestnictwo Open Eyes Economy Summit jest elementem szerszego programu, w którym uczestniczy i Agencja Rozwoju Pomorza, i Urząd Marszałkowski, i Urząd Miasta Gdańska. Programu, który zaczął się w wyniku porozumienia, mojej rozmowy z prezydentem Pawłem Adamowiczem, nazywa się Solidarni w Rozwoju, Gdańsk, Polska, Europa, świat, ale dzisiaj ja nie o tym będę mówił. Moje wystąpienie będzie się składało z dwóch części, części analitycznej i części syntetycznej. W części analitycznej przedstawię wyniki najnowszych analiz zespołu, którym kieruję od kilkunastu lat, a jednym z ekspertów, z którymi współpracujemy jest Mirek Gronicki, mój kolega rządowy, którego serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, na kilku slajdach chcę pokazać, ale najpierw zacznę od wniosku. Musimy się spodziewać bardzo silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. I proszę nie przywiązywać uwagi do liczby, którą podaję na końcu. To 2,65 to jest ekonometryczna analiza. Nie ta liczba jest ważna. Ważny jest kierunek. To jest kierunek do recesji. Będziemy obserwowali wyhamowanie popytu krajowego i spożycia gospodarstw domowych. A te dotychczasowe motory wzrostu są na wyczerpaniu. Będziemy też obserwować powolne wyhamowanie inwestycji, mimo że te inwestycje uważamy za bardzo niskie. Teraz te ekonometryczne slajdy, które pokazują tę tendencję, i tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę nie na to, do jakiego poziomu zejdziemy tylko na to z jakiego poziomu będziemy schodzić jeśli nie mamy jeszcze danych za drugi kwartał tego roku danych GUSu my spodziewamy się że może nawet ta liczba sięgnie 10% wzrostu PKB licząc rok do roku kwartał do kwartału no to zejście nawet gdyby to był poziom 8% do poziomu rzędu poniżej 3% to jest dramatyczne obniżenie dynamiki Dramatyczne obniżenie dynamiki, bo nie można patrzeć, że będziemy mieli nawet wzrost, tylko trzeba zobaczyć, co się będzie działo. Jeśli teraz jesteśmy stale na silniku, różnych silnikach ciągnących nas w górę, ale te silniki przestaną działać i będziemy spadać, to będzie po prostu spadanie. To tak trzeba interpretować. Tutaj nasza prognoza dotycząca nakładów na środki brutto. Zwracam przy czym uwagę, że ta niska dynamika inwestycji przedsiębiorstw występuje w sytuacji, gdzie nie było problemu dostępu do kredytu, gdzie mamy bardzo wysoki poziom wykorzystania majątku produkcyjnego, gdzie mamy, mieliśmy bardzo tani pieniądz i mieliśmy ogromny popyt. W związku z tym można powiedzieć, że wszystkie makroekonomiczne warunki do inwestowania były spełnione, a mimo to przedsiębiorstwa nie inwestowały, co znaczy... Że nie inwestują nie z powodu, a przy okazji miały ogrom, bardzo korzystne wyniki finansowe, nie z powodów czy stricte ekonomicznych. Nie inwestują z innych powodów, które nie są już czysto ekonomiczne, ale przenoszą się na myślenie ekonomiczne. One ogólnie wiążą się z niepewnością, co oznacza brak stabilności porządku prawnego w Polsce. I popyt krajowy tu też obserwujemy bardzo niską dynamikę. Ktoś powie, no parę miesięcy temu też Pan to pokazywał, a okazuje się, że to się przesunęło. Proszę Państwa, jeśli mamy w tej chwili no 2,5 miliona ukraińskich konsumentów, to mamy dodatkowy czynnik stymulujący popyt. Oczywiście częściowo to są pieniądze krajowe, czyli w dalszym ciągu napędzanie, ale częściowo to są pieniądze, które oni przywieźli. Jeśli obserwujemy 50-60% dynamikę sprzedaży butów i odzieży, to oczywiście... Całość gospodarki jest ciągnięta. Tylko pamiętajmy, że za tym także ciągnięta jest inflacja i że to jest czynnik przejściowy. To jest czynnik przejściowy. Ten czynnik będzie z różnych powodów wygasał. Teraz krótko o produkcji i sprzedaży. Silne hamowanie dynamiki produkcji i sprzedaży. Możliwe ujemna dynamika produkcji w maju. To się już nie potwierdzi, ale będziemy obserwowali jeszcze w tym roku ujemne wskaźniki dynamiki produkcji. I spadki w handlu najbardziej prawdopodobne pod koniec horyzontu prognozy. I tutaj są te slajdy, które obrazują to, co ująłem w kilku podstawowych tezach. Te wyniki analiz pokazują część problemu, wobec którego stoimy. A mianowicie bardzo poważne zagrożenie recesyjne. Z całą pewnością będziemy obserwować hamowanie polskiej gospodarki. Natomiast pytanie, czy to jest jedyny problem? Otóż na pewno nie, tutaj pokazuje indeks, który dotyczy prognozy konkurencji. To jest bieżący wskaźnik konkurencji pokazujący, że. To nie dotyczy tylko polskiej gospodarki, także Niemiec, ale dla nas niemiecka gospodarka jest niezwykle ważna, gdyż to jest mniej więcej jeden do jednego. Dynamika polskiej produkcji przemysłowej i dynamika wzrostu gospodarczego Niemczech jest jak jeden do jednego. W związku z tym, jeśli w Niemczech będzie spadała koniunktura także z powodu wojny, ale też innych czynników globalnych, to i u nas będziemy mieli problem. Teraz przechodzę do takiego bardziej wnikliwego spojrzenia na niektóre zagadnienia. Tutaj mamy dynamikę płac w gospodarce narodowej. Ostatni wskaźnik, który znamy, podany przez GUS, mówi o dynamice rzędu 14,1% wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach licząc rok do roku przy inflacji 12,3. Ktoś powie 14,1, 12,3, teraz chyba już 12,4, różnica jest 1,7 normalnie funkcjonującej gospodarce przynajmniej dwa punkty procentowe wzrostu wynagrodzeń wynikają z przeszeregowań, które są wcześniej zapisane, z umów, które zawarto pracodawcy zawarli z pracownikami, wynika z awansów, które są czymś naturalnym, to znaczy mniej więcej dwuprocentowy wzrost płac realnych, wynika z automatów. To nie jest indeksowanie. Ono wynika z tego, jak musi funkcjonować przedsiębiorstwo, bo musi zapewniać swoim pracownikom jakąś perspektywę. Więc jeśli my mamy dynamikę wyższą, może ktoś powiedzieć, ciągle wynagrodzenia rosną szybciej niż płace. To jest już nieprawda. To dotyczy tylko części zatrudnionych. Przecież na tą średnią, która... Zdaje się świadczyć, że płace realne rosną. Jest duża grupa tych, których płace realne rzeczywiście rosną, i nawet bardziej niż to, co podaje, i większość tych, których płace realne już nie rosną. I to zróżnicowanie, to dotyczy także świadczeń, jest coraz bardziej dramatyczne. To zróżnicowanie będzie wywoływało poważne napięcia i konflikty społeczne. W istocie rzeczy, my możemy już mówić żebyś, o tym, że weszliśmy na ścieżkę. Biednienia naszego społeczeństwa. Teraz przedsiębiorstwa odczuwają ogromną presję e, płacową. I to oznacza, że w istocie rzeczy mamy do czynienia z tym, że koszty pracy rosną. Oczywiście, znowuż, jak ktoś się chce, chce się bawić statystyką, to pokaże mi, że udział wynagrodzeń w kosztach nie rośnie taki sposób by zaczął dominować nad innymi kosztami, Ich dynamika nie jest wyższa. Tylko pamiętajmy, że dynamika innych kosztów jest niezwykle wysoka, na przykład materiałów i surowców. Przy takiej wysokiej dynamice wzrostu cen materiałów i surowców, oczywiście nie widzimy jeszcze wzrostu udziału kosztów wynagrodzeń, ale to nie znaczy, że nie mamy do czynienia z realnym wzrostem kosztów. W zasadzie wszystkie pozycje kosztów w przedsiębiorstwach gwałtownie rosną. Weźmy sobie Tę znamienną cechę, która charakteryzuje nasze przedsiębiorstwo, ogromny wzrost zapasów. Z czego wynikają te zapasy? To są w większości zapasy przezornościowe. Ich udział jest niewyobrażalny. To nie są zapasy, które tak jak kiedyś były dostosowane do zasady just in time muszę zachować ciągłość produkcji, muszę mieć ciągłość dostaw. To jest just in case, bo ja nie wiem, co się stanie. A może się stać, że za chwilę nie tylko, że ceny będą wyższe, ale ci, którzy ze mną zawarli umowę, powiedzą mi: Dotrzymam z Tobą umowę, ale jeśli przesunę Ci dostawę o 3 miesiące i zapłacić 30% więcej. To jest codzienność naszego gospodarowania. To jest codzienność. To tak się dzieje dzień po dniu. Stąd ta, to poczucie także niepewności. Teraz przejdźmy do drugiego kluczowego wymiaru, a mianowicie inflacji. Ja podaję ten slajd, który nie ma akurat wszystkich szczegółowych danych, ponieważ chcę pokazać, że wzrost inflacji powyżej dopuszczalnego pasma wahań Narodowego Banku Polskiego wystąpił znacznie przed pandemią, znacznie przed pandemią, bo ten moment, w którym ten punkt przekraczaliśmy po raz pierwszy jest w pierwszej połowie roku 2019. My od tego momentu praktycznie prowadzimy politykę pieniężną, która po pierwsze nie jest zgodna z przyjętą strategią Banku Centralnego, po drugie lekceważy narastanie presji inflacyjnej w polskiej gospodarce. To ten slajd dopiero pokazuje, jak spóźnione były decyzje i jak nierozsądne, nieroztropne były wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Teraz popatrzmy na dynamikę cen produkcji przemysłowej, z czym państwo macie do czynienia. My dzisiaj mamy tą dynamikę powyżej 20%. Rok do roku ceny materiałów rosną. rosną. To jest, są dane gus żeby było jasne, ja ich nie wymyślam. W rzeczywistości one są moim zdaniem wyższe. W ogóle chcę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, e, że mamy problem ze statystyką publiczną, nie tylko z statystyką finansów publicznych, ale większością danych, które są zadziwiające i mamy z tym duży problem, żeby jako ekonomiści umieć się w tym rozebrać. Nie chcę nikogo oskarżać o manipulowanie danymi czy fałszowanie statystyki, nie w tym rzecz. Problem polega na tym, że jeśli inflacja jest relatywnie niska, to operowanie wskaźnikami, które pozwalają, miarami, które pozwalają liczyć, Zjawiska ekonomiczne realnie jest proste. Jeśli inflacja jest tak wysoka jak teraz, czyli dwucyfrowa, to jest bardzo trudne. Jest bardzo ciężko dobrać deflatory. To jest terminologia techniczna, więc nie będę w nią wchodził. I bardzo ciężko jest zaobserwować zmiany rzeczywiście koszyka, zarówno dóbr przemysłowych, które kupujemy, jak i dóbr konsumpcyjnych. W związku z tym dane, które GUS dostarcza, są danymi, które. Muszą ekonomiści powątpiewać. Ale nawet gdyby trzymać się tej oficjalnej statystyki, a jeśli już o tej statystyce chcę powiedzieć, to my analizujemy z Milkiem systematycznie różne działy produkcji przemysłowej. Proszę Państwa, mniej więcej od pół roku widzimy, że według GUS-u produkcja w dziale energia, gaz i woda rośnie kilkadziesiąt procent miesiąc do miesiąca kilkadziesiąt procent. Nie da się magazynować wody. Za bardzo. Nie da się magazynować energii. Możemy magazynować gaz, wypełniając wszystkie zbiorniki gazu, ale do poziomu tych zbiorników. Potem się to kończy. A my ciągle mamy 50% wzrost produkcji, który podbija produkcję przemysłową statystycznie prawie o 10 punktów. Tego Żaden ekonomista nie zrozumie. To znaczy przy dynamice kilkunastoprocentowej produkcji przemysłowej zużywamy energii, gazu i wody 50%. Czy to jest dobra gospodarka? Czy to jest gospodarka produktywna? Otóż większość tych danych, którymi my mamy w tej chwili do czynienia i którymi musimy się posługiwać, bo nie wymyślimy tych danych, one są po prostu danymi zafałszowanymi ze względu na to, że one mają w sobie silny komponent inflacyjny, który nie jest w stanie gus w tym momencie, Szczegółowo e, e, zmniejszyć ten komponent. No ale wracając do rzeczy. CPI, czyli produkcja, e, tu jest produkcja konsumpcyjna, czyli ta inflacja rzędu 12,4%. Ale podaję inny wskaźnik, który jest dla ekonomistów bardzo ważny. A na sali siedzi Darek Filar członek Rady Polityki Pieniężnej, wybitny specjalista w tej dziedzinie. Wskaźnik tzw. Tak inflacji bazowej. Uproszczenie, wskaźnik inflacji bazowej eliminuje wpływ na naszą inflację cen światowych, czyli cen energii, cen żywności. Wszystko to, co ma swoją światową cenę, jest tutaj wyeliminowane. 12,4 oficjalne dane gus 7,5 do 7,7, ,7, tego jeszcze nie wiemy do końca, inflacja bazowa. Gdyby patrzeć czysto liczbowo, to mamy 60% inflacji spowodowanej czynnikami krajowymi, a 40% czynnikami zewnętrznymi. Jak się ma do tej tezy o inflacji? Proszę Państwa, to w dodatku nie ma żadnego sensu ekonomicznego to gadanie. Dlatego, że my dopuściliśmy, dlatego, że bank prowadził, centralny bank, taką politykę, do udomowienia inflacji. To prawda, że czynniki zewnętrzne w dużym stopniu decydowały o tym, że ta inflacja występuje, ale ona została udomowiona. Ona się u nas zakorzeniła. Dlaczego się zakorzeniła? No, zakorzeniła się między innymi, dlatego, że mając do czynienia z tak dużą ilością gorącego pieniądza, co my robimy z tym pieniądzem? Jedni, którzy potrafią znaleźć jakieś miejsce ulokowania swoich oszczędności, nie wiem, kupują sztukę współczesną, złoto, ale większość ludzi po prostu tym pieniądzem obraca, bo chce jak najmniej tracić. Im pieniądz jest bardziej, im jest go więcej, im jest bardziej gorący, tym bardziej Podejmujemy szybkie decyzje. To oznacza, że horyzont czasowy naszego działania jest krótkookresowy. Nasze zachowania są zachowaniami krótkookresowymi. To oznacza, że między innymi dlatego nie myślimy o inwestowaniu, bo inwestowanie wymaga długiego horyzontu. Pusty pieniądz, którym operujemy, jest pieniądzem dobrym do nakręcania popytu, ale nie nadaje się kompletnie jako pieniądz, który powodowałby że chcemy ten pieniądz zainwestować. A jeśli inwestujemy, to inwestujemy na zasadzie tezauryzacji, czyli mówiąc prosto, uciekamy w coś, co nie jest potrzebne do produkcji, co jest ucieczką od jakiegokolwiek ryzyka, nawet jeśli na tym trochę stracimy. Udomowienie inflacji oznacza, że dzisiaj czynniki zewnętrzne nie, nie chronimy naszej gospodarki od wpływu czynników zewnętrznych. Bo na tym polega właśnie polityka pieniężna, żeby osłabić działanie czynników zewnętrznych na naszą gospodarkę. Jeśli ona jest źle prowadzona, to znaczy, że nas nie chroni. A jeśli nas nie chroni, to znaczy, że ta inflacja staje się naszą inflacją, bo działa na zasadzie spirali materiałowo-cenowej i na zasadzie spirali płacowo-cenowej. Mamy do czynienia dzisiaj z inflacją, która jest już ugruntowana w naszych głowach, w naszych zachowaniach. To my sami swoimi zachowaniami ją nakręcamy, ale nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia. To jest problem wiarygodności, w tym wiarygodności złotego. Inflacja jest dowodem na to, że ludzie nie wierzą w siłę nabywczą waluty krajowej, więc część ucieka do walut zagranicznych, a część w jakieś inne formy, ale to nie służy gospodarce. Natomiast gdy chodzi o produkcję, cenę, inflację przemysłową, wytwórczą, to ona jest już powyżej 20% i gwałtownie rośnie. Pan prezes wspominał o tym, że mamy utajnione finanse publiczne. Tu jest analiza, która pokazuje, jak się ma dług publiczny według definicji krajowej, czyli definicji rządowej tak naprawdę i definicji europejskiej. Otóż w roku 2019 mieliśmy różnicę z rzędu 55 miliardów złotych. My w tej chwili sięgamy, już ta różnica sięga 200, może i nawet 300 miliardów złotych. Ostatnia aktualizacja naszego programu konwergencji pokazywała, że to co rząd raportuje do Brukseli jest o 184 miliardy złotych długu wyższe niż to co raportuje w kraju. No to mi przypomina statystykę zupełnie innych, publiczną zupełnie innych czasów. Mamy także presję na złotego. Mimo interwencji walutowych, to prawda, że NBP zgromadził bardzo duże zapasy rezerw walutowych, ale interwencje, które są coraz częstsze, wcale nie powstrzymują tego procesu. I nie chcę być złym prorokiem, ale działanie w tym kierunku. Oznacza dwie konsekwencje. Będzie coraz więcej kosztować i coraz będzie mniej pomocne. I jeszcze jest jedna niezwykle ważna rzecz. My ciągle byliśmy przekonywani, że potrzebujemy waluty krajowej, że płynny kurs walutowy, płynny reżim służy naszej gospodarce, bo stanowi drugi bufor oprócz polityki pieniężnej niekorzystnego oddziaływania zewnętrznego na naszą gospodarkę. No ale jeśli tak często interweniujemy, to znaczy, że zakłócamy funkcjonowanie płynnego reżimu płynnego kursu. Czyli odchodzimy od kolejnego elementu budowania wiarygodności ekonomicznej naszego państwa, bo na tym polega wiarygodność. W ogóle, że ktoś to mówi, że będzie kierował się takimi regułami, rzeczywiście to robi, bo to oznacza zobowiązanie. Rezultat jest taki, że dzisiaj, jak patrzymy na rentowność polskich obligacji skarbowych, po pierwsze są one wyraźnie wyższe, już nie mówię o krajach Rozwiniętych, w Niemczech, czy, 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 czy innych krajach, ale one są wyższe niż w krajach naszego regionu, na przykład w Czechach. Najważniejsze jest to, że my dzisiaj za to, żeby spłacać poprzedni dług, a musimy zaciągnąć nowy, musimy za jednostkowy dług zapłacić 5-6 razy więcej. Dzisiaj jest tak, że rentowność dziesięciolatek. Jest równa rentowności dwulatek. To znaczy, że dzisiaj inwestorzy, uczestnicy rynku oceniają, że ryzyko krótkookresowe i ryzyko długookresowe jest takie same. Czyli nie wierzą w stabilność polskiej gospodarki. Jeśli płaciliśmy za obsługę długorocznie 28-30 miliardów złotych, teraz będziemy płacić już teraz 70-80. Kto wie, czy za chwilę nie będziemy płacić 100 miliardów złotych, po to by móc spłacać poprzedni dług i nie doprowadzić do, do, do niewypłacalności państwa. To jest rentowność obligacji dwuletnich. Proszę zauważyć, że ona jest na poziomie rentowności obligacji dziesięcioletnich. Pogarsza nam się bilans płatniczy. Co jest niezwykle ważne, my dzisiaj mamy taką Taką tendencję, że przez dłuższy okres czasu mieliśmy pozytywny bilans handlowy i korzystny bilans płatniczy. My w tej chwili mamy już niekorzystny bilans handlowy i pogarsza nam się bilans płatniczy. To także dowód na słabnięcie zdolności polskiej gospodarki do uczestniczenia w obrotach międzynarodowych. To jest ta część, którą nazwałem analityczną. Teraz przejdę do. Podsumowania. Proszę Państwa, spójrzmy na to bez liczb. Spójrzmy na to jako na syndrom. Mamy do czynienia ze spiralą inflacyjną, udomowioną inflacją. Mamy do czynienia ze słabnącą zewnętrzną oceną polskiej gospodarki, co oznacza presję na złotego, rosnące rentowności polskich obligacji skarbowych i wzrost kosztów obsługi długu to po stronie makrofinansowej a po stronie przedsiębiorstw gwałtowny wzrost zapasów utrzymywanie tych zapasów jest też kosztowne wzrost wszystkich pozycji kosztów awersję inwestycyjną i skracanie horyzontu decyzyjnego popatrzmy teraz na strukturę wzrostu nasz wzrost ten którego możemy rozliczyć, czyli ten 7% z pierwszego kwartału tego roku, to jest wzrost, którego 4 punkty procentowe daje wzrost zapasów. Proszę Państwa, czy można sobie wyobrazić, że będziemy podtrzymywali wzrost przez dalszy wzrost zapasów? Nawet gdybyśmy tylko odnawiali te zapasy, to już tego czynnika dynamizującego nie będzie. Siadamy. Drugim czynnikiem jest konsumpcja. Konsumpcja to jest 2,3. Kontrybucja inwestycji jest niewielka, a wkład eksportu, tak zwanego eksportu netto ujemny. Więc naszą gospodarkę ciągną dzisiaj zapasy i konsumpcja. W żaden sposób nie poprawiają tej gospodarki inwestycje i słabniemy, gdy chodzi o zdolność kontrybucji wymiany handlowej. To jest struktura wzrostu z punktu widzenia czysto ekonomicznego, niepodtrzymywalna. Jeśli dodamy wszystko, co powiedziałem o inflacji, mamy do czynienia ze wzrostem jałowym, wzrostem nieproduktywnym, wzrostem, który jest iluzoryczny. To znaczy, że ta gospodarka się obraca, ale nie wytwarza produktywnie dużej ilości dóbr i usług, które zaspokajają rzeczywiste potrzeby, w tym nie wytwarza dóbr i usług, które są potrzebne do utrzymania tego wzrostu w dłuższym okresie czasu. Mam dla Państwa dwie wiadomości, jedną dobrą i jedną złą. Zacznę od tej dobrej. Mianowicie stajemy wobec dylematu, który trzeba wyraźnie nazwać, jak przeprowadzić w polskiej gospodarce dezinflację, aby utrzymać gospodarkę na ścieżce wzrostu i nie wpędzić społeczeństwa w głębokie zbiednienie. Jeszcze raz podkreślam, to jest ta problematyka, z którą mamy do czynienia. To trzeba jasno powiedzieć. Jak przeprowadzić dezinflację? Proces dezinflacji będzie bolesny i potrwa co najmniej trzy lata. Jak utrzymać jednocześnie gospodarkę na, na ścieżce wzrostu? I jak nie wpędzić społeczeństwa w głębokie zbiednienie? Jak ja rozmawiam z kolegami rozsądnymi ekonomistami, oni mówią: Jurek, przestań tak gadać, recesja jest nieunikniona. Tylko nikt nie ma odwagi tego powiedzieć czyli zbiednienie jest nieuniknione. Ja nie uważam tego za kwadratury koła. Mówię uczciwie, w głębokim przekonaniu uważam, że możemy to rozwiązać. Ale co trzeba zrobić? Potrzebujemy planu konsolidacji fiskalnej, w tym uporządkowania i ustabilizowania systemu podatkowego, bo najgorsza jest ta zmienność, której nikt nie jest w stanie przewidzieć. My potrzebujemy pewności podatkowej, nie niskich podatków, pewności podatkowej i uczciwego rozliczania się z przedsiębiorcami. Potrzebujemy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, której nie ma. Potrzebujemy odblokowania współpracy europejskiej, a nie tylko odblokowania KPO. Przy okazji, jak, nawet jak KPO zostanie odblokowane, to tych pieniędzy prędko nie będzie. A nawet jak będą, to pytanie, na co je przeznaczymy? Dalej na konsumpcję? Dalej na nakręcanie tego jałowego biegu gospodarki? Potrzebujemy jednocześnie realistycznego. I wiarygodnego programu wejścia Polski do strefy euro. Nie mówię, że to jest w tym momencie potrzebne, ale to jest absolutnie konieczny element tej układanki. Potrzebujemy reorientacji produktywnościowej naszej gospodarki, reorientacji produktywnościowej, żeby nasz wzrost był oparty o produktywne wykorzystanie zasobów własnych, a nie tylko nakręcany przez stymulację fiskalną. Polityka która napędzała wzrost od iluś lat i która przynosiła sukcesy polityczne i wyborczej, jest polityką, której krach obserwujemy. Z Mirkiem Kronickim opublikowaliśmy tekst, który mówi krach polityki nieustannego stymulowania wzrostu. Ta reorientacja produktywnościowa musi oznaczać, że trzeba odejść od tego etatyzmu i marnotrawstwa, które wiąże się z funkcjonowaniem sektora publicznego, a my tworzymy kolejne obajt kolandy. I to będzie bardzo groźne zjawisko. Nie wchodzę w sferę dotyczącą przestępczości, rozmawiam tylko i wyłącznie o gospodarce. Potrzebujemy nowej polityki mieszkaniowej, dlatego że ta koncepcja, że wszyscy będą mieli mieszkania własnościowe, nie ma już żadnych szans powodzenia, a narasta wielki problem wykupywania przez wielkie fundusze zagraniczne e, wszystkich mieszkań, które w tej chwili nie można sprzedać, oni je kupują na wynajem, ceny wynajmu zaczną za chwilę szybować. A to jest jedyne rozsądne rozwiązanie. Potrzebujemy wielkiego programu budownictwa niewłasnościowego, a na wynajem. I potrzebujemy dbałości, naprawdę starannej dbałości o wiarygodność ekonomiczną państwa, w tym element konstytutywny tej wiarygodności, jakim jest porządek konstytucyjny i w ogóle normatywność jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa. To była dobra wiadomość. Damy sobie z tym radę. To jest trudne, ale możliwe. A teraz zła wiadomość. Kto ma to zrobić? Nie wiem i nie wskazuję nikogo. Ale powiem, jakie cechy musi spełniać ten ośrodek, to w centrum polityki gospodarczej, żeby się to udało. Cztery cechy: wiarygodność tych, którzy się tym zajmą, silne umocowanie polityczne, kompetencje. I jeszcze jeden niezwykle ważny element, który lekceważymy systematycznie. Mianowicie działania, które zostaną podjęte, nie tylko muszą być legalne, ale muszą być prawomocne w sensie społecznym. Muszą być społecznie uznane. Prawomocność ma dwie strony. Jedną stronę to jest zakorzenienie w porządku prawnym. Drugą stronę to jest przyjęcie przez społeczeństwo. Że te działania są słuszne, sprawiedliwe, uczciwe. To jest trudna sprawa, ponieważ ci, którzy podejmują taki program, muszą rzeczywiście postępować uczciwie i muszą dawać rękojmię, że będą w tym działaniu uczciwi. Jak często jestem pytany, wyjaśnij, o co chodzi w tej wiarygodności, ja powiem tak. Brak wiarygodności to sytuacja, w której powinienem zaufać, ale nie mogę. Co znaczy inflacja? Że my nie ufamy polskiemu złotemu. Co z tego, że tam jest napisany Narodowy Bank Polski? Zachowując się tak, jak zachowujemy, my po prostu temu instytucji, ale też temu pieniądzu nie ufamy. A kiedy rośnie wiarygodność? Kiedy chcę zaufać i mogę. Zła wiadomość polega na tym, że ja obecnie nie widzę warunków dla spełnienia tych kryteriów. Dziękuję Państwu za uwagę.